Biblia na każdy dzień, witajcie. Dzisiaj nadal rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana, 19 rozdział. Pierwsze wersety, tak naprawdę dwa dni temu mówiliśmy o wersetach od 1 do 6. Kiedy Piłat wziął Jezusa, kazał go ubiczować, żołnierze uplutli wieniec z ciernia, czytamy. Wołali też, witaj królu żydowski, i policzkowali go. Wyszedł więc znowu Piłat, w 4 wersecie czytaliśmy, powiedział, oto wyprowadzam go do was. Wtedy Jezus wyszedł na zewnątrz, a Piłat powiedział, oto człowiek. I od 6 wersetu czytamy, a gdy go ujrzeli, arcykapłani i ich podwładni krzyczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Piłat powiedział, weźcie go wy i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. W wersecie 7 czytamy, Żydzi odpowiedzieli mu, my mamy prawo, a według naszego prawa powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Boga. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, wers 7. Żydzi mówią, mamy prawo. I całe zdanie, jak przeczytamy, mamy prawo, a według niego powinien umrzeć, wydaje się poprawne. Żydzi mówią, Bóg dał nam takie prawo, Mojżesz przekazał nam je, a było prawem Boga. Jeżeli ktoś będzie podawał się za Boga, to musi umrzeć. Ale to prawo nie kazało zabijać niewinnych ludzi. I tak naprawdę przez te ostatnie tygodnie, kiedy rozmawiamy o Ewangelii według świętego Jana, o procesie Jezusa, nie wiem, jakie macie odczucia, kiedy czytacie te fragmenty w Biblii. Ja mam odczucie niesprawiedliwości, tego, jak ludzie są niesprawiedliwi, jak ci, którzy powinni być najbardziej sprawiedliwi, Sanhedryn, nauczyciele Słowa Bożego, faryzeusze, to powinni być ludzie nieskazitelni, a oni okazują się zdrajcami. Okazują się zdrajcami Boga, mają służyć Bogu, mają prowadzić innych do Boga, a tak naprawdę odciągają ludzi od Boga, przekupując ich chociażby, aby krzyczeli, ukrzyżuj go. Wciągają w swój grzech także innych. I to jest dla mnie osobiście przerażające w kilku aspektach. Po pierwsze, jak my jako ludzie potrafimy być źli. Mówiłem już o tym w którymś odcinku. Wojna na Ukrainie, to co się dzieje, to co czasem dowiadujemy się, co czynią rosyjskie wojska, zabójstwa, gwałty, pokazuje, jak ludzie są naprawdę źli. I to nie źli są Rosjanie. Ale obawiam się, że gdyby polskie wojsko dostało wolną rękę, gdyby im ktoś powiedział, róbcie co chcecie, to wielu czyniłoby podobnie. Obawiam się, że wielu ze zwykłych obywateli, gdyby zostali wysłani tam, wielu może z nas, którzy słuchamy tej audycji, gdyby zostali wysłani na wojnę, dano by im wolną rękę, powiedziano, róbcie co chcecie, nie interesuje nas to, nie poniesiecie żadnych konsekwencji. To wielu czyniłoby równie ohydne rzeczy. To pokazuje, jak my jako ludzie jesteśmy zepsuci, jak jesteśmy źli. I świat dzisiaj mówi, człowiek jest dobry. Ostatnio widziałem nawet na mieście taki plakat jakiegoś filmu. Dobry chłopiec, który czynił złe rzeczy. Gdyby autorzy tego plakatu czytali Słowo Boże, wiedzieliby, że nie ma dobrych ludzi, którzy czynią złe rzeczy, ale to źli ludzie czynią złe rzeczy. I każdy z nas, bez przyjścia do Boga, bez dotknięcia Bożego, jest zły i czyni zło. I to jest niesamowite, jak Słowo Boże o tym mówi precyzyjnie i wiele razy. Co bardziej może jeszcze zatrważające, to jest to, że ludzie, że ten Sanhedryn, że ci uczeni w piśmie, w prawie, znali Boże przykazanie. Powinni przynajmniej znać. Bo mogło tak być, że wybierali to, co im jest wygodne. My tak samo robimy. I dlatego ważne jest, abyśmy dzisiaj zastanowili się, czy
Chcemy żyć według Słowa Bożego, całego, czy chcemy sobie wybrać kilka aspektów? Jest taka pokusa, która być może jest dla wielu chrześcijan istotna. Wielu chrześcijan, obawiam się, że żyje w ten sposób. Wybieramy to, co jest dla nas wygodne, a słowa, które nie są wygodne, słowa Boga, Jezusa czy apostołów, które nie są dla nas wygodne, odrzucamy. Szukamy czasem jakichś swoich wymówek, czasami szukamy specjalnie jakiegoś nauczania. Znam historię ludzi, którzy chcieli trwać w grzechach i postanowili, że udowodnią wszystkim, że to nie jest grzech. Znajdą takich nauczycieli, którzy powiedzą, to nie jest grzech. Może to być ksiądz. Znam historię ludzi, którzy mieszkali ze sobą wiele lat temu, 20 czy 30 lat temu, mieszkali ze sobą bez ślubu i byli księża, którzy mówili, to nie jest grzech. A my wiemy ze Słowa Bożego, że stosunki seksualne przed ślubem są grzechem. Znam ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami biblijnymi czy chrześcijanami ewangelicznymi, ale także próbują obejść czasami bardzo jasne słowa Boga zapisane w Biblii. Szukają nauczycieli, którzy wytłumaczą, że mogą tak żyć, że mogą grzeszyć. I to może być nasza największa pułapka i tak jak już zachęcałem, kiedy czytamy te fragmenty o męce, kiedy widzimy i czasami nawet nie rozumiemy, jak można mieć taką nienawiść do Jezusa Chrystusa, to nie oceniajmy tych ludzi negatywnie. Ale popatrzmy na swoje życie, popatrzmy na swoje grzechy. Czy my przypadkiem nie żyjemy gorzej od nich? Popełniając ohydne grzechy, mimo że my dzisiaj mamy dostęp do o wiele większej wiedzy na temat Jezusa Chrystusa. Tamci ludzie mogli poruszać się częściowo jak we mgle. Oczywiście to nie usprawiedliwia w żaden sposób grzechu, zabójstwa niewinnego człowieka. Ale wiemy, że mogli nie do końca rozumieć fragmenty biblijne ze Starego Testamentu. Nikodem, nauczyciel biblijny, faryzeusz, człowiek Sanhedrynu, czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, przychodzi do Jezusa i co jest ciekawe, to czytając ten fragment mamy wrażenie, że Jezus odpowiada na jego pytanie, nim on je zadał, a to pytanie brzmiało, jak osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Nikodem tego nie rozumie. I Pan Jezus zadaje mu pytanie, ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Powinien był wiedzieć. Nie osądzajmy negatywnie innych, badajmy swoje życie, jak żyjemy i dokładajmy wszelkich starań, aby żyć zgodnie z tym, co Bóg do nas mówi w swoim Słowie.